W tym filmie pokażę Wam, jak można wyprowadzić wzór, który stanowi treść twierdzenia kosinusów. Twierdzenie kosinusów dotyczy dowolnego trójkąta. Czyli powiedzmy, że mam taki dowolny trójkąt. Powiedzmy, że to jest bok o długości A, tutaj będę miał bok o długości B, no i trzeci bok o długości C. I twierdzenie kosinusów jest w jakimś sensie uogólnieniem. Twierdzenia Pitagorasa. Twierdzenie Pitagorasa dotyczyło trójkątów prostokątnych. Twierdzenie kosinusów dotyczy dowolnych trójkątów. I twierdzenie kosinusów pozwala nam obliczyć kwadrat długości jednego z boków, dowolnego z boków. W tym wypadku na przykład wybierzemy sobie A. Jeżeli znamy długości pozostałych dwóch boków i kąt pomiędzy tymi pozostałymi dwoma bokami, a konkretnie będzie nam potrzebny kosinus tego kąta, i dlatego to się nazywa twierdzenie kosinusów. Czyli będziemy potrzebowali kosinusa tego kąta alfa. No dobrze, no to żeby wyprowadzić teraz to, czyli żeby obliczyć długość boku A przy zadanych bokach B, C i kącie alfa, no to ja tutaj wprowadzę jeszcze pewne pomocnicze wielkości. Narysuję sobie na przykład tutaj wysokość opuszczoną na bok C i tę wysokość oznaczę H. Długość tej wysokości będzie równa H. No i tutaj mamy oczywiście kąt prosty. No, i teraz ta wysokość h dzieli nam ten bok c na dwie części. To ich długości też tutaj oznaczę. Powiedzmy, że tutaj teraz ta na fioletowo czy różowo oznaczona część, ten odcinek, to powiedzmy, że będzie miała długość x, a druga część tutaj powiedzmy, że będzie miała długość y. W sumie x i y dają c. No dobrze, no i teraz możemy. Zastosować funkcje trygonometryczne. No bo jeżeli mamy trójkąty prostokątne, tutaj na przykład kąt alfa występuje w tym trójkącie prostokątnym, w którym boki mają długość b, h oraz x. No to możemy z tego skorzystać, z funkcji trygonometrycznych. No to co to jest na przykład cosinus kąta alfa? Czemu jest równy cosinus kąta alfa? Cosinus kąta alfa to będzie stosunek przy prostokątnej przyległej do kąta alfa, czyli x do przeciwprostokątnej, która ma długość b, no, czyli z tego równania ja mogę wyznaczyć długość x, bo to jest po prostu b razy cosinus alfa, czyli wyraziłem długość x za pomocą tych danych, które mamy b i cosinusa kąta alfa. No dobrze. Teraz y to będzie jeszcze łatwiej wyznaczyć, no bo y to jest różnica od c. Trzeba odjąć x. Czyli to będzie c odjąć, a x to było b razy cosinus alfa. Czyli y jest równe c odjąć b razy cosinus alfa. No dobrze. To teraz zastanówmy się nad drugą funkcją trigonometryczną kąta alfa, czyli ile będzie równy sinus alfa. No więc sinus alfa. To będzie stosunek przy prostokątnej przeciwległej, czyli h, do przeciwprostokątnej, czyli b. Jesteśmy w tym tutaj trójkącie prostokątnym. No to z tego równania ja mogę wyznaczyć długość h, no bo z tego wynika, że h to jest b razy sinus kąta alfa. Czyli kolejną wielkość, która tu występuje na rysunku, udało mi się wyrazić za pomocą naszych danych b i sinusa kąta alfa. No dobrze. No i teraz zauważcie, że w tym małym trójkącie prostokątnym, w którym przeciwprostokątną jest bok A, znam długości tych dwóch przyprostokątnych, bo wyznaczyłem H i wyznaczyłem Y. No i teraz, żeby obliczyć A, mogę po prostu skorzystać z twierdzenia pitagorasa. No bo A kwadrat to będzie suma h do kwadratu dodać y do kwadratu. Czyli to się równa. No Za h kwadrat wstawię to, co tutaj mam. Czyli to będzie b razy sinus alfa do kwadratu. Dodać zamiast y kwadrat wstawię to, co tutaj miałem. Czyli to będzie c odjąć b razy cosinus alfa do kwadratu. Dobrze. No teraz wystarczy tylko powymnażać. Tutaj jest łatwo, no bo to będzie po prostu b kwadrat razy sinus kwadrat alfa. No a tutaj mam kwadrat różnicy, czyli to będzie c do kwadratu odjąć dwa razy iloczyn tych dwóch składników, czyli dwa razy b razy c razy cosinus alfa i dodać kwadrat tego drugiego, czyli dodać b kwadrat razy cosinus Kwadrat alfa. Dobrze, teraz zauważmy, że tutaj mam dwa takie składniki, w których występuje b kwadrat. No więc mogę b kwadrat wyciągnąć przed nawias i w nawiasie zostanie mi sinus kwadrat alfa dodać cosinus kwadrat alfa. No a resztę przepiszę bez zmian. Czyli tę resztę przepiszę bez zmian, czyli będę miał dodać c kwadrat, odjąć 2 razy b razy c razy cosinus alfa. A co to jest sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa? No to jest znana wam tożsamość trygonometryczna. Sinus kwadrat alfa dodać cosinus kwadrat alfa to zawsze w sumie daje 1, czyli tutaj mamy 1. Czyli mamy po prostu b kwadrat razy 1, czyli tu będzie po prostu b kwadrat dodać to co było, czyli c kwadrat odjąć 2 razy b razy c razy cosinus alfa. No i widzimy, że tak jak obiecałem, tutaj występują po prawej stronie tylko długości boków B, C i kosinus kąta alfa. Więc może jeszcze raz napiszę ten wzór, że A kwadrat, tutaj mamy ciąg równości, który prowadzi nas do tego, że na końcu mamy, że A kwadrat jest równe B kwadrat, dodać C kwadrat, odjąć 2 razy B razy C razy kosinus kąta alfa. No i tutaj kilka komentarzy. Po pierwsze zauważmy, że gdyby ten kąt alfa był kątem prostym. No tutaj on jest taki dosyć ostry na tym rysunku, ale mogłoby być tak, żeby był kątem prostym. To wtedy kosinus kąta prostego jest równy 0, czyli wtedy nie byłoby tego składnika po prawej stronie. No ale to bardzo dobrze, no bo wtedy dostaniemy po prostu twierdzenie Pitagorasa, gdyby kąt alfa, czyli kąt leżący naprzeciwko boku a był kątem prostym, to znaczy, że a by było przeciwprostokątną, a b i c to by były długości przyprostokątnych i dostalibyśmy twierdzenie Pitagorasa. Więc w tym sensie wzór kosinusów, czy twierdzenie kosinusów jest uogólnieniem twierdzenia Pitagorasa. Na dowolne trójkąty, niekoniecznie prostokątne. A dla prostokątnych upraszcza się i dostajemy twierdzenie Pitagorasa. Teraz druga rzecz, na którą bym chciał zwrócić Waszą uwagę, jest taka, że my tutaj wzięliśmy ten bok A zupełnie dowolnie. Równie dobrze moglibyśmy wybrać bok B i obliczyć kwadrat jego długości za pomocą boku AC i kąta między tymi dwoma bokami. To może ja zrobię jeszcze raz taki rysunek. Powiedzmy, że mamy tutaj trójkąt. Tutaj mieliśmy kąt alfa, tutaj był bok a. Powiedzmy, że teraz mamy tutaj był bok b. To naprzeciwko boku b, powiedzmy, że mamy kąt beta. No i powiedzmy, że tutaj mamy bok c. To naprzeciwko boku c będziemy mieli kąt gamma. Więc możemy równie dobrze napisać wzór na kwadrat długości boku b. To będzie wtedy b kwadrat. No i trzeba go wyrazić za pomocą tych pozostałych dwóch boków i kąta pomiędzy tymi pozostałymi dwoma bokami. Czyli będziemy mieli tutaj A kwadrat dodać C kwadrat odjąć dwa razy A razy C razy cosinus kąta pomiędzy bokami A i C czyli kąta, który leży naprzeciwko boku B. Czyli cosinus kąta beta. No i tak samo możemy napisać wzór na C kwadrat. Że C kwadrat to jest a kwadrat dodać B kwadrat odjąć 2 razy A razy B razy cosinus tego kąta, który leży naprzeciwko boku C, czyli cosinus kąta gamma. Wszystkie te trzy wzory są prawdziwe. Po prostu żaden z boków nie jest wyróżniony. Tu nie ma przyprostokątnej i przeciwprostokątnych. Możemy sobie wybrać dowolny bok i wyrazić. Jego długość przez długości dwóch pozostałych boków i cosinus kąta między nimi.